Witam Państwa w świecie programowania obiektowego. Hej, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zacząć programować obiektowo, a przestać strukturalnie. To jest pytanie, które się pojawia często u studentów na moim kursie programowania, dlatego że my się uczymy programować strukturalnie, przynajmniej tak zaczynamy. No a dzisiaj sobie opowiemy o tym, jak stworzyć pierwszy obiekt, jak z nim pracować i chciałbym ogólnie pokazać, że to nie jest takie trudne i że nie taki diabeł straszny. No a jak diabeł nie jest straszny, to ja może zniknę i po prostu rozpocznę od początku. Więc co dzisiaj na wykładzie będzie? Na pewno dowiecie się, co to jest klasa. Tak, będziecie umieli taką klasę zdefiniować. Dowiecie się również, co to jest obiekt danej klasy. Będziecie umieli taki obiekt stworzyć. Pokażę też, jaką rolę w klasie pełnią metody. Okay? Co to są metody? I to wszystko będzie zbudowane na takim porównaniu tych elementów z czymś, co już powinniście znać, a nazywa się strukturą. Struktury. No, krótko mówiąc, struktury to są takie elementy, może powiedzmy zmienne o pewnej strukturze, to są zmienne, które mogą być zadeklarowane w języku C, również w języku C++ i mogą one się składać z kilku elementów określonego i znanego nam typu. Na przykład taką strukturą może być struktura powiedzmy punktu materialnego, ja sobie taką tutaj teraz zapiszę, struct punkt, która ma na przykład dwie składowe, całkowitą x i całkowitą y. Okay? No i teraz, jeżeli tak robimy to w języku C, to w języku C++ zrobimy tak samo, ale możemy to troszkę rozszerzyć. I tym rozszerzeniem będzie właśnie zamiana struktury na klasę w języku C++, czyli na coś, co będzie posiadało nie tylko składowe, ale też, o tu zabrakło średnika, ale też będzie zawierało właśnie metody. I to będzie taka podstawa tego, w jaki sposób zaprogramować coś obiektowo. No celem tego wykładu jest przedstawić Wam tak naprawdę podstawy programowania obiektowego, a będziemy je wykorzystywać dalej w historii gry Zelda, którą próbujemy sobie tutaj przepisać, tak, albo napisać jakąś swoją wersję, gdzie ja potrzebuję tych klas i obiektów do tego, żebyście Państwo mogli czy żebyście Wy mogli zaprogramować obiekty prostych tak zwanych duszków, czyli takich obiektów graficznych, które mają określoną strukturę. No i nie da rady tego zrobić za pomocą zwykłej struktury, tu już potrzebna jest klasa, obiekt i jakieś proste metody. Okay? No to zabierzmy się teraz za opis jakiejś prostej klasy. No to nie odchodźmy za daleko od przykładu, z którym zaczęliśmy, czyli mamy jakiś punkt materialny, powiedzmy taki o punkcik, który ma pozycję x, ma pozycję y, ma określoną strukturę, czyli ma składowe x, ma składową y, ale też ma funkcję wypisz składowe. Ok, nie będziemy polskich znaków używać, ale powiedzmy, że ma taką funkcję, którą możemy wywołać. Co to znaczy, że ten obiekt ma taką funkcję? To się zaraz dowiemy. Niech on się nazywa punkt z dużej litery. Okay, czyli ma tak x, ma y, ma funkcję wypisz składowe. Co jeszcze może mieć? Może mieć funkcję ustaw składowe. Tak? Składowe. A może to składowe odpuszcza, a po prostu będzie funkcja wypisz i funkcja ustaw. Ja mówię funkcja, bo to jest w języku, który znamy, no ale oczywiście będzie to, będą to metody. I to ustaw będzie pobierało jakieś tam x i jakieś tam y. To podkreślenie jest tylko po to, żeby odróżnić od tych zmiennych, które są tutaj. I będzie ustawiało x na x, y na y. Dobra. Czyli to jest taka abstrakcyjna definicja, jaką strukturę da, znaczy jaką daną chcielibyśmy w programie posiadać. Czy będziemy operować, powiedzmy, na zbiorze punktów? No to jeżeli tak, to chcielibyśmy taką strukturę punktu sobie stworzyć.
No to w języku C++ za pomocą właśnie obiektowego konstruowania tej rzeczywistości w naszym programie robimy to poprzez użycie słowa kluczowego class, czyli będzie to, teraz tworzymy, jak ktoś notuje, to może sobie napisać, a może napiszę taką notatkę, deklarujemy klasę dla punktu. To, co teraz piszę, to jest deklaracja klasy wraz z implementacją. To ja może napiszę, że deklarujemy i implementujemy. Dobra. Klasę dla punktu, tak? Czyli będzie to class point, czy punkt, tak jak to się tu nazywa. Ja już piszę tak, jakbym to pisał w kodzie języka C++. Ja może sobie tutaj przewinę kawałek, poczekajcie, to trzeba będzie skopiować gdzieś niżej. Albo dobra, piszmy na razie tutaj, zaraz sobie to jeszcze raz przepiszę. Dobra, mamy class punkt. No i najprościej niech to będzie na razie punkt, który zawiera tylko te składowe x, y, czyli będzie na pewno zawierał int x, będzie zawierał int y, ok. No i do tego dojdą nam te metody. Wypisz składowe w domyśle i ustaw, tak? Czyli ustawiające. I to zaraz trzeba będzie je zadeklarować. No ale żeby to w ogóle zadziałało, to trzeba jeszcze wprowadzić w klasie, w tym naszej definicji punktu, jakąś taką, w jakiś sposób podzielić, określić, jak z zewnątrz można się do tych składowych dostać. No bo krótko mówiąc, skoro my będziemy definiować potem sobie punkty tej klasy, czyli obiekty klasy punkt, to chcielibyśmy mieć kontrolę nad tym, kto może się dostać do składowych naszego punktu, a kto nie. Czy na przykład jakaś inna klasa może mieć dostęp do składowej x? No zasadniczo nie powinna. My na tym etapie zrobimy sobie takie ułatwienie. To się pewnie nie spodoba jakimś takim purystom programowania obiektowego, przynajmniej na tym początku drogi obiektowej. Ja bym sugerował włożyć wszystko do przestrzeni publicznej public, czyli napiszemy sobie tu public dwukropek. Jak ja coś takiego zrobię, to wszystko, co jest poniżej tutaj tego słówka kluczowego public, jest w tak zwanej przestrzeni publicznej naszej klasy. No i teraz mogę zapisać, jakie wartości początkowe będzie miało x i y. Czyli mogę napisać, że punkt to jest tak zwany konstruktor naszej klasy. Powiedzmy, że na początku stworzy tylko jeden konstruktor, konstruktor tak zwany bezargumentowy, czyli będzie to konstruktor, który nie posiada żadnych argumentów. No i nie, jakby początkowo te wartości tego konstruktora będą x równe 0 i y równe 0, po prostu. To jest tak, jakbym pisał funkcję, tylko ta funkcja jest specyficzna, bo ma taką samą nazwę, jak nazwa naszej klasy. Czyli jeżeli sobie stworzymy taką funkcję o nazwie takiej jak nasza klasa, to ona będzie tak zwanym konstruktorem. Czyli można sobie zapisać komentarz, że jest to konstruktor. Co to znaczy, że konstruktor nie musi być domyślny? No bo ten jest domyślny, czyli to jest taki konstruktor, który nie pobiera argumentów. To oznacza, że jak ja sobie już zadeklaruję taką klasę, tu jeszcze zróbmy średnik na końcu, bo go troszkę brakuje. Jak ja sobie stworzę taką klasę, ja tu może zaznaczę, że jak Państwo weźmiecie i przepiszecie sobie to wszystko, co jest tutaj, bez tych komentarzy nawet, ale o tutaj, to można powiedzieć, że jest to kompletna definicja klasy punkt. Ona jeszcze nie zawiera tych, tak, klasy punkt. Ona nie zawiera jeszcze tych funkcji pomocniczych, metod, o których mówiłem, wypisz składowe i ustaw, tak, bo te dopiero dopiszemy za chwilę, ale już można z nią zacząć pracować. Spróbujmy teraz zrobić taką klasę, ale już w naszym programie. Czyli po prawej stronie, w prawym górnym rogu, macie
klasę punktu zaznaczoną jako narysowaną na wykładzie, tak teoretycznie. A teraz po lewej stronie, w kodzie, umieścimy naszą klasę, ale już w postaci kodu w języku C++ i spróbujemy ją do czegoś wykorzystać. Zaczniemy od wypisania tych słów, które mamy po prawej stronie. Class, punkt, czyli nazwa naszej klasy, otwieramy nawias, zamykamy. I teraz popatrzcie, już w sposób automatyczny program, którego używam, czyli CodeBlocks, dodał średnik na końcu. Ten, o którym mówiłem, że powinien być. Nasza klasa punkt będzie miała tylko przestrzeń publiczną. Tu jeżeli chcielibyśmy mieć zmienne w przestrzeni prywatnej, wystarczyłoby napisać po prostu w którymś momencie private i napisać te nasze zmienne x, y. Ale to skomplikuje nam sprawy przynajmniej na początku, dlatego na razie opuścimy to private i będziemy mieć wszystko w przestrzeni publicznej. W tej przestrzeni publicznej standardowo znajduje się właśnie konstruktor. My sobie ten konstruktor teraz zapiszemy, punkt. Otworzymy nawiasy i w nawiasach tych wąsatych wypiszemy, że x początkowe będzie równe 0, y początkowe będzie równe 0. No ok, to przepisaliśmy to, co mieliśmy na naszej kartce. Jeżeli tak, to spróbujmy to teraz uruchomić. To nie powinno mieć żadnego efektu, oprócz tego, że kompilacja przebiegnie poprawnie. Czyli ja teraz kompiluję program, zobaczmy. Tak, kompilacja się udała. Nie ma żadnych tutaj błędów, warningów, tak. Spróbujmy teraz zatem wykorzystać tą klasę punkt. Do czego my możemy wykorzystać? Skoro ją zadeklarowaliśmy, czyli mamy nową klasę w naszym programie, to możemy stworzyć obiekty tej klasy. Popatrzcie proszę, ja tu Hello World wyrzucę na razie i stworzymy sobie obiekt naszej klasy. Żeby stworzyć obiekt danej klasy, trzeba napisać jej nazwę, punkt, a następnie nazwę tego obiektu, no, na przykład P1, powiedzmy to będzie nasz pierwszy punkt. Punkt P1. Popatrzcie, w odróżnieniu od struktur i od tego, w jaki sposób robiliśmy to przy strukturach, w tej chwili nie musimy już pisać ani typedef używać, ani nie musimy pisać struct punkt P1, ani class punkt, tylko możemy używać po prostu nazwy punkt. To już się nasuwa, że w języku C++ wszystko jest obiektem. Czyli na przykład jeśli my piszemy int k, to int też w pewnym sensie jest obiektem. Jak zostało zadeklarowane w języku C++, czy zaimplementowane, to nie będziemy teraz wnikać. Ale to też w pewnym sensie są obiekty. No my mamy teraz nasz własny obiekt. Czyli mamy wstęp do takiego tajemniczego świata, w którym możemy tak naprawdę w tym obiekcie dużo zmienić. Dodać mu jakieś fajne metody i coś ciekawego zrobić. No dobra, no ale skoro mamy ten punkt P1 i my tak naprawdę mamy dostęp do składowych tej klasy, dlatego że mamy dostęp poprzez to, że to wszystko znajduje się w przestrzeni public, to wypiszmy po prostu cout składowe naszego punktu i wypiszemy obydwie składowe. Czyli wypiszemy p1.x. Popatrzcie, jak bardzo kompilator ułatwia mi życie, co nie? Już w tym programowaniu obiektowym tego jest coraz więcej. Tu jest nawet opis, tak jak w dokumentacji, prawda? Możemy otworzyć deklarację, popatrzcie, on pokaże dokładnie, gdzie ten punkt jest. To jest niesamowite. No dobra, no to mamy P1 i to samo robimy z Y-kiem, okay? No i my się spodziewamy oczywiście, że te początkowe wartości będą 0. Zaraz sobie skompilujemy i uruchomimy ten program. Dobra, jeszcze raz, kompilujemy. No i mamy wynik składowy naszego punktu. 0,0. OK? Widać? No to jeżeli tak, to spróbujmy położyć te składowe inne, powiedzmy, niech będzie 5, 10. No i jak uruchomimy, to nasz punkt P1 powinien mieć składowe 5, 10. Faktycznie. No to jeżeli tak, to może możemy stworzyć sobie drugi punkt. Powiedzmy, będziemy mieć punkt P1, punkt P2, punkt P3. O, tak w ten sposób. I wypiszemy sobie składowe wszystkich punktów. P2, P3, dobra. No to popatrzcie, wszystkie nasze punkty mają te same składowe. Aż się prosi, żeby tutaj podać tak naprawdę wartości, powiedzmy, nie wiem, niech to będzie 5, 10, ale tutaj żeby było na przykład 1, 1, a tu niech ten punkt ma składowe minus 3, 5.
Tak, ja teraz spróbuję to skompilować, to mam błąd. I ten błąd, to nie wiem, czy wy to widzicie, ja przeczytam. Error. No matching function for call point punkt punkt int int. Czyli nie ma funkcji, która pobiera wartości, dwie wartości całkowite o nazwie punkt. Czyli tutaj trzeba byłoby dopisać nowy konstruktor. Konstruktor, który pobierze dwie składowe int. Powiedzmy podkreślenie x, int podkreślenie y. No i teraz, jeżeli my pobraliśmy poprzez konstruktor takie dwie składowe, to my chcemy je teraz wpisać tutaj jako nowe wartości. No popatrzcie, to jest tak proste. Ja tak naprawdę napisałem taki szablon, w którym określam, w jaki sposób parametry przekazywane są do naszej funkcji, czyli, znaczy do naszego obiektu. Czyli teraz, w momencie, w którym my napiszemy takie nawiasy, te dwa parametry, 5 i 10, zostaną przekazane jako parametry konstruktora. A popatrzcie, co tu się stało. Ja tak naprawdę mam dwa konstruktory. Jeden z nich nie pobiera parametru, a drugi z nich pobiera dwa parametry. Czyli ja mogę zarówno zrobić tak, że jeden z punktów, powiedzmy dwa punkty będą standardowo inicjalizowane tym konstruktorem. Napiszmy tu, dobra, niech będzie już 5 i 10. A trzeci punkt będzie inicjalizowany poprzez konstruktor, który pobiera dwa parametry, minus 3 i 5, czyli drugi będzie tu. No jeszcze, zaraz wam pokażę, co jeszcze mogę tutaj fajnego zrobić, żeby się przekonać, że to faktycznie tak działa. Bo mogę na przykład wypisać sobie komunikat. Powiedzmy tu w tym momencie, powiedzmy, że ja sobie to zrobimy tak. Ja napiszę cout, hej, jestem konstruktorem bez argumentów. Tak, to zadziała, ten konstruktor po prostu się wywoła. Już może wyłączę tą klasę, żebyście jej nie widzieli. Jestem konstruktorem bez argumentów. OK. A drugi konstruktor będzie konstruktorem z argumentami. Co nie? Czyli będziemy mogli w ten sposób prześledzić, jak nasz program się uruchamia. Dobra, mam poważne argumenty, ok? No i teraz jak uruchomimy ten program, to popatrzcie, najpierw wywołany zostanie dwa razy konstruktor bez argumentów, a następnie konstruktor z argumentami. No to uruchamiamy. Zobaczcie, jak to działa. Ok, hej, jestem konstruktorem bez argumentów, to jest to wywołanie, prawda? To, w którym mamy P1. Następnie mamy składowe naszego punktu, przepraszam, jeszcze raz konstruktor bez argumentów, to jest drugie z wywołań, P2. Następnie mam poważne argumenty, to jest to P3, deklaracja P3. I na samym końcu mamy wypisane składowe. No i zgadza się, dla P1 mamy 5,10, dla P2 5,10 i dla P3 minus 3,5. Przejdźmy teraz do dalszego opisu tego, czym jest nasza klasa. Czyli jeśli mamy klasę punktu, to czego nam w niej jeszcze brakuje, to są metody, czyli takie funkcje, które będziemy umieszczać tutaj w tym miejscu, tu będą metody, to będą funkcje, które będą działały na obiekcie danej klasy. Krótko mówiąc, jeżeli my sobie zadeklarujemy metodę, to możemy ją poprzez ten operator kropki, który znamy z dostępu do elementów struktur w języku C i znaczy elementów struktur w języku C i elementów klasy w języku C++, możemy się do nich dobierać, ale tak samo możemy wywoływać metody. Dobra, to przejdźmy zatem do nowej strony, na której pokażę wam, w jaki sposób taką klasę zadeklarować, ale już z metodami. To nie będzie inne niż to, co do tej pory, będzie trochę rozszerzone. Zadeklarujemy sobie teraz po raz kolejny klasę punkt. Czyli będzie to klas punkt. Ta klasa będzie miała tym razem już dwie przestrzenie. Jedna z nich to będzie przestrzeń prywatna, private. I tutaj będziemy mieć zmienne x i zmienną y. Czyli to będą dwie składowe tej klasy. Będą one prywatne, dlatego gdybyście tak zrobili w swoim kodzie, to nie moglibyście już dobierać się do nich z zewnątrz poprzez operator kropki. Jedyny sposób będzie taki, że wywołamy sobie metodę, która wypisze. Czyli powiedzmy, że mamy jakiś konstruktor
przepraszam, nie point, tylko punkt. Punkt. To oczywiście w przestrzeni publicznej, public. Tu będziemy mieć punkt. Powiedzmy, że pobieramy sobie to x, pobieramy sobie to y, tak jak przed chwilą, i ustawiamy, że x jest równe x, a y jest równe podkreślenie y. No ok. No i teraz stworzymy sobie pierwszą naszą metodę. A żeby to zrobić, to trochę muszę tu rozsunąć, bo niestety nie zaplanowałem miejsca, a chciałbym zaimplementować tą metodę od razu w naszej klasie. Czyli sekunda. Już nauczyłem się tego narzędzia, więc musimy zaznaczyć, przesunąć, dobra, pięknie. No i teraz mamy już miejsce na to, żeby zająć się tworzeniem naszej pierwszej metody. Naszą pierwszą metodą będzie metoda, proszę Państwa, wypisz. Czyli będzie to metoda, która jest typu void. Będzie miała, czyli nie będzie ta funkcja nam nic zwracała, będzie jedynie korzystała z systemu operacyjnego i z obiektu cout do wypisywania. Będzie miała nazwę wypisz. Nie będzie pobierała parametrów. Jej konstrukcja polega na tym, że wypisujemy po prostu cout. No powiedzmy, że będziemy wypisywać w taki sposób, że po prostu wypiszemy x, a po przecinku wypiszemy sobie y. I popatrzcie, tutaj nie ma problemu. Nasza składowa, znaczy nasza metoda wypisz, czyli ta metoda, ma dostęp do składowych klasy, zarówno do x, jak i do y. Z tym nie będzie żadnego kłopotu, a to dlatego, że to jest metoda, która jest wewnętrzna dla danej klasy. Gorzej byłoby, gdybyśmy się chcieli dostać z zewnątrz, no ale tutaj jest właśnie tak. A teraz spróbujmy użyć, znaczy zapisać jeszcze jedną metodę. Metodę ustaw, czyli to też będzie metoda, która nie ma żadnego, nic nie zwraca. Może mieć funkcję ustaw. Będzie się nazywała ustaw i będzie pobierała int nowe x, int nowe y. Tak najprościej jak się da. I co ona zrobi? No oczywiście przypisze x równa się nowe x, a y równa się nowe y. No i tu oczywiście średnik. No i teraz jak z tego skorzystać? No wykorzystanie jest bardzo proste, bo w programie po stworzeniu sobie punktu na przykład P1 ma tutaj dwa argumenty, powiedzmy 1,1, tak? Możemy wywołać metodę p1.wypisz. Ok. Jak wywołamy taką metodę, to wywołana zostanie funkcja, która jest tutaj stworzona, tylko zostanie ona wywołana na tym konkretnym obiekcie naszej klasy. Czyli wypisane zostanie 1,1, tak? Może przesunę delikatnie. O. A teraz jeśli na naszym obiekcie P1, tak, wywołamy funkcję ustaw i powiedzmy ustawimy 0,0, to wywołana zostanie metoda, no już tu trudno się nie domyśleć, zostanie wywołana metoda ustaw, przy czym wywołana ona zostanie dla argumentów 0 dla x, 0 dla y, a obiekt, dla którego zmienimy ten parametr x i y, to będzie obiekt P1, dokładnie ta instancja klasy punkt. No i w ten sposób jesteśmy w stanie pracować z metodami. Spróbujmy teraz zatem przekonać się w praktyce, jak takie metody zadziałają. I tu wracamy do naszego kodu, w którym będziemy próbowali wrócić, znaczy zapisać te elementy, które przed chwilą mieliśmy na notatkach. Przede wszystkim spróbujmy w naszym kodzie dołożyć tą przestrzeń nie public, tylko private. Teraz mamy klasę podzieloną na dwie części. Część tą, która jest widoczna z zewnątrz, tak zwaną część publiczną i część prywatną. No i my tu robimy teraz zasadniczy błąd, bo do naszych
składowych x i y próbujemy się dostać z zewnątrz, czyli z funkcji main. My tak naprawdę zadeklarowaliśmy, że nie jest to możliwe, więc ja spodziewam się teraz błędów. Spróbuję skompilować program i faktycznie pierwszy błąd, który się pojawia, error int.x is private, czyli punkt.x jest prywatny. To nie jest możliwe do wykonania. No to żeby wypisać zatem, my nie będziemy już tego tak wypisywać, tylko będziemy chcieli móc zrobić taką funkcję p1.wypisz. OK. No to p1.wypisz będzie możliwe tylko wtedy, jak ja sobie stworzę taką metodę. Popatrzcie, ona jest w przestrzeni prywatnej. Void wypisz. OK. No i robimy cout. No to tutaj wypiszemy tak, jak to było na notatkach, x po przecinku y. I jeszcze do nowej linii przejdziemy. Dobra, taki prosty sposób. No to teraz możemy zrobić P1, 2, 3, wypisz. No i super, bo teraz już mamy obiekt, który potrafi się wypisać. Czyli popatrzcie, 5, 10, 5, 10, minus 3, 5. Dobra, wyrzućmy te informacje pomocnicze z konstruktorów. One nie są potrzebne. Dobra, więc mamy teraz dwa konstruktory, które się w odpowiedni sposób wywołują. Mamy te zadeklarowane trzy obiekty, mamy wypisz, ale nie mamy jeszcze tej funkcji ustaw. To też możemy usunąć, bo już nie jest potrzebne. Nasz program zaczyna przypominać program o strukturze obiektowej. Znaczy stworzyliśmy sobie obiekt. Ten obiekt wykonuje pewne operacje na zbiorze danych, który jest częścią częścią tego obiektu. No i oczywiście cała sztuka będzie polegała teraz na tym, żeby dobrze zaprojektować nasze zagadnienie. Kilka takich uwag i wskazówek dla Was. Klasa nie powinna zajmować więcej miejsca niż jeden ekran. To bardzo często jest taka pewna zasada. Klasa powinna odpowiadać za jedną rzecz, czyli jeśli to jest punkt, to jest to punkt, a nie punkt, który zawiera w sobie, nie wiem, zbiór punktów, wykonuje 10 różnych typów operacji, przekształca i tak dalej. No nie, robimy sobie podstawowe elementy i te podstawowe elementy budują nam coś więcej. No ale dobra, skupmy się na tym punkcie i na tej funkcji ustaw jeszcze. Stworzymy sobie metodę ustaw, czyli void ustaw, pobierzemy nowe x, nx, nowe y, ny, no i ustawimy po prostu, że x jest równe nx, y jest równe ny. Jeszcze można, tak żeby było dużo jaśniej, że tu ustawiamy ten obiekt, to można napisać this.x jest równe nowe x, this.y jest równe nowe y. To jest analogiczne, ale w ten sposób jakby jawnie mówimy o tym, że zmieniamy składową aktualnego obiektu, w którym się znajdujemy. No i teraz jak sobie napiszemy tutaj na przykład p1.ustaw, powiedzmy 0, 0, ustawmy wszystkie na 0, tak żeby było tak, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No to jak sobie tak zrobimy to i uruchomimy to, to mamy problem, bo this nie może być z kropką, tylko to musi być tak, bo this jest wskaźnikiem, zapomniałem o tym, przepraszam, oczywiście musi być tak. Więc poprawiłem, już jest poprawnie, czyli 0, 0, 0, 0, 0, 0, tak? OK. Ta strzałeczka tutaj, która jest, to może ja wyjaśnię, bo jak się pomyliłem, to znaczy, że może warto wyjaśnić. This jest wskaźnikiem na aktualny obiekt, więc jeżeli chcemy zmienić jego składowe, to musimy użyć tego strzałeczka w ten sposób. Oczywiście to też zadziała tak, ładniej wygląda i w ogóle, nie? Bo po prostu robimy x równa nx i ny i to też zadziałało. Ale bez tego this nie wiadomo, tak jakby nie widać. No jak ta klasa będzie większa, to jednak tutaj będzie to problemem. Ja mówiłem o tym, że klasa przy takim projektowaniu obiektowym nie powinna zajmować więcej niż ekran, a ta moja już zawiera prawie ekran, a jest strasznie prosta. No to wynika też z tego, że ja tutaj od razu robię deklarację i definicję klasy, czyli jest ona zaimplementowana w tym samym miejscu. To można robić osobno i rozdzielić klasę od kodu, który ją implementuje, czyli taka deklaracja zawierałaby tylko prototypy metod, a ich implementacje byłyby w pliku C++, a jakby deklaracja klasy w pliku nagłówkowym .h, ale to na razie zostawmy, bo to może nie jest na tym etapie potrzebne. I takie słówko kluczowe, które tutaj się narzuca, ja o nim nie powiedziałem, a spotkacie się przy programowaniu obiektowym,
to jest to, że jak mamy dwie funkcje, które wykonują różne operacje dla różnych typów argumentów, tak jak to jest tutaj, czyli mamy konstruktor bezargumentowy, czyli funkcję o nazwie punkt, i konstruktor z dwoma argumentami o nazwie punkt, to tego typu konstrukcja z dwoma funkcjami o tej samej nazwie, ale z różnymi argumentami, nazywa się polimorfizmem. No i to także warto o tym wiedzieć. Dobra, no to co? To mamy podstawy programowania obiektowego. Ja zachęcam, żeby tworzyć obiekty proste, żeby nadmiernie nie rozdmuchiwać jednej klasy, w której znajduje się wszystko. Proszę tego nie robić. Najlepiej jest tak naprawdę tworzyć obiekty małe, celowane, które wykonują prostą operację i nie wychodzą poza zbiór jakichś prostych elementów. Takim przykładem jest to, że nasz punkt zawiera dwie składowe XY, to tak naprawdę w którymś momencie, jakbyśmy chcieli dodać jeden punkt do drugiego, czyli dodać wektory pozycji, no to trzeba byłoby wykonać operację wektorową. To dużo lepiej byłoby stworzyć obiekt typu wektor. I ten obiekt typu wektor byłby w pewnym sensie jakąś taką podstawowym typem danych. To, do czego zachęcam Państwa dzisiaj, znaczy Was, to do tego, żeby sobie spróbować taką prostą klasę zapisać, żeby spróbować się nią trochę pobawić i pomyśleć, gdzie w Waszych programach mogłaby ona się przydać. No i oczywiście do tego, żeby troszkę rozszerzyć to, czyli na przykład stworzyć sobie typ podstawowy wektor dwuwymiarowy, który zawierałby tak naprawdę tutaj te składowe XY jako jeden obiekt innej klasy. Czyli krótko mówiąc, trzeba byłoby tutaj stworzyć klas wektor, tak? Na tej samej zasadzie, na jakiej ja, no niech on się nazywa przez W, bo widzę, że przez V jest oczywiście z biblioteki standardowej. Tutaj zapisać całą definicję tej klasy wektor, niech on się nazywa wektor 2D. I taki wektor 2D powinien się tu znaleźć zamiast XY, tak? Czyli zamiast tego XY powinniśmy mieć napisane wektor pozycji. Bo potem, jak będziemy pisać jakiś bardziej skomplikowany program, to możemy mieć drugi wektor, wektor na przykład prędkości, do tego na przykład float, masa. I wtedy nagle z tego robi nam się punkt materialny. Ale to wymaga tego, żeby zaimplementować odpowiednio klasę wektor i zaimplementować wszystkie elementy tutaj tej naszej klasy już w taki sposób, żeby wykorzystywać te typy bardziej złożone. Ja tu teraz cofnę, żeby ten kod nadal działał. Być może się kiedyś jeszcze do czegoś przyda, a ten wektor sobie zostawię jako taką referencję, ale go zakomentuję, bo nie będzie się chciał skompilować. Dobra, to witam Państwa w świecie programowania obiektowego. Dziękuję bardzo.